Cały Dzień Polski zapewnił, że stworzył popyt na piękno, jak i autentyzm tych form. Przede wszystkim jest to całe nasze dziedzictwo, które dzisiaj nie jest wykorzystane w żaden sposób. I miasto zachowuje się, jakby zapomniało, jakby w ogóle coś takiego posiadało. Po prostu dla miasta takiego czegoś nie ma. Proszę. Możemy też to włączyć w taką akcję ogólnopolską odnośnie działalności muzealnej typu Noc Muzeów. Jak już powiedziałem, można prowadzić też tam, inwestorzy mogli prowadzić tam małą stronę, sprzedawać pamiątki i tym podobne. Można by wprowadzić tam nocne zwiedzanie fortów wraz z podchodami i tym podobnymi. Można by prowadzić inscenizacje historyczne i współpracować z gruzińskimi grupami rekonstrukcji historycznej. Takimi przykładowymi eventami mogłoby być na przykład atak Niemiec na Polskę i bitwa gruziąska 3 września. Bądź w 1945 roku bitwa gruziąska, gdy Rosjanie atakowali Niemcy. I taką przykładową datą mógł być także 6 marca, kapitulacja Grudziądza podczas II wojny światowej. A chciałbym zaznaczyć, że Grudziądz, jako twierdza, podczas II wojny światowej bronił się bardzo długo, bo przez okres 6 tygodni. I gdy wojska rosyjskie były już na przykład pod Poznaniem, zdobywały Poznań, Grudziądz już jeszcze w tym momencie nie był zdobyty. Także możliwość wykorzystania tego historycznego, tych terenów jest ogromna. Proszę o kolejny. Chciałbym zakończyć tym cytatem Napoleona, że niemożliwe jest to słowo dla głupców i jednakże trzeba dbać o te forty. Trzeba zagospodarować je i trzeba czerpać z tego dochód. Dziękuję i chciałbym przekazać głos następnego sobie. Każdy dobrze, które mogą też w sposób znaczący spowodować ożywienie gospodarcze. Jednym z takich podatków jest podatek od nieruchomości. W pierwszym kroku chcielibyśmy zmniejszyć zdecydowanie przynajmniej o 50% podatek od nieruchomości dla osób prawnych prowadzących działalność. Tym bardziej, że w tym roku wodarze naszego miasta podnieśli podatek od nieruchomości maksymalną stawkę, jaką mogły samorządy podnieść. Także przynajmniej o 50% w chwili obecnej, bo trzeba wziąć pod uwagę, że Grudziądz jest bardzo mocno zadłużony i dopóki budżet nie będzie ustabilizowany na takim poziomie, że możemy całkowicie zlikwidować podatek od nieruchomości, na razie będzie to stawka 50%. Kolejną opłatą, właściwie podatek, opłata targowa, która jest nanoszona na kupców oraz opłata za zajęcie pasa drogowego w celach handlowych. Tutaj między innymi jest taka opłata nanoszona na budki, które mamy między innymi na rynku, tak zwane pod parasolami te wszystkie. To może nie jest jakaś tam znacząca kwota dla budżetu miasta, aczkolwiek dla każdego przedsiębiorcy na pewno każda taka kwota, którą mógłby zaoszczędzić i wykorzystać do dalszego rozwoju, inwestycji, czy też zatrudnienia kolejnych pracowników, na pewno będzie znacząca. Kolejną taką opłatą, którą chcielibyśmy zmniejszyć, jest na pewno opłata za parkingi w centrum miasta. W chwili obecnej ceny za postój mamy większe niż w takich miastach jak Łódź, Białystok czy chociażby Olsztyn. Są to miasta zdecydowanie większe od Grudziądza. No i przede wszystkim chcielibyśmy ograniczyć strefę płatnego parkowania do samego centrum, bo no, mieszkańcy są już dość okradani z podatków, żeby jeszcze dodatkowo opłacić poprzez bilety, które no nie są najtańsze w Polsce. Dziękuję. Które już wielokrotnie słyszeliście, zarówno mieszkańcy, jak i tutaj zgromadzone media, mówimy o zrównoważonym budżecie, bo nowa prawica chce zaprowadzić w Grudziądzu normalność.
i my jesteśmy gotowi przeprowadzić Grudziądz, mieszkańców Grudziądza przez tą drogę do normalności. Wiemy, że to będzie się borykało z wieloma wyrzeczeniami, z ciężarem jakimś, który padnie zarówno na barki przyszłych rządzących, jak i mieszkańców. Jednak droga do normalności to likwidacja koryta. Nie może być w Grudziądzu tak, że wmawia się ludziom, iż się inwestuje, a tak naprawdę marnotrawi się pieniądze, czy to pozyskane z Unii Europejskiej, czy wcale nie pozyskane, tylko wyjęte z kieszeni mieszkańców lub pochodzące ze zwiększenia zadłużenia miasta. Bo proszę sobie wyobrazić, że czy to 21 milionów na rewitalizację mariny, która poszła z budżetu miasta, czy to 2 miliony, czy 4 miliony na którąkolwiek z innych wydatków inwestycyjnych, tak, one są w rzeczywistości dużo droższe, ponieważ mieszkańcy ponoszą koszty obsługi tego zadłużenia. Jeżeli koszt mariny będzie rozłożony w czasie na 10, na 20 lat, z wieloletniej prognozy finansowej wiemy, że spadek zadłużenia nastąpi już dalej niż do 2027 roku, to proszę sobie, każdy może sobie skalkulować, że my kilkakrotnie sobie spłacimy ten park, tą marinę i tak dalej, i tak dalej. A co przecięty Grudziądzanin ma z tej mariny? Ma to, że pewna grupa ludzi ma w tym interes. Nie może być tak, że otwarty obiekt jest zamknięty dalej dla mieszkańców. Nie może być tak, że pewne inwestycje służą tylko temu, żeby pewna grupa ludzi zdobyła na tym pieniądze, zdobyła na tym pozycję lub przetarła sobie wszak do dalszego inwestowania tylko dla siebie. Tak? Miasto powinno znieść bariery dla każdego, a nie dla 3-4 ludzi albo 1000. To, co chcemy stworzyć, będzie się opierało na pewno na cięciach budżetowych. Jednak trzeba tutaj sobie jasno powiedzieć i mieszkańcom wyjaśnić, że cięcia wydatków publicznych nie oznaczają koniecznych uciążliwień dla mieszkańców. Tak? Pamiętamy wszyscy, kiedy miasto wpuściło na rynek prywatnego przewoźnika. Tak? Ilu mieszkańców było zadowolonych, że autobusy nagle są z klimatyzacją, są czyste, zadbane? A ile osób stoi w kolejce, stało w kolejce w sezonie na Rudniku za wypożyczeniem roweru wodnego? I przez cały dzień się tego nie doczekało. W Grudziądzu jest mnóstwo przestrzeni, którą mogą zapełnić mieszkańcy, ich przedsiębiorczość, ich pomysły, ich kreatywność itd. itd. Miasto blokuje pewne przedsięwzięcia celowo, aby mieszkańcy cieszyli się z tego minimum. My nie chcemy miasta minimum. My chcemy zminimalizować wydatki i udział miasta w życiu publicznym. Tak? Chcemy, żeby mieszkańcy żyli, żeby to mieszkańcy współtworzyli miasto, a nie tak, jak się dzieje w tej chwili. Na koniec powiem, proszę Państwa, że Grudziądzanie zmagają się z kryzysem ekonomicznym. Jest to kryzys, o którym się mówi w mediach, o którym się pisze w gazetach. Jednak hasło kryzys ekonomiczny jest takim hasłem globalnym. Rodziny w Grudziądzu zmagają się z brakiem pieniędzy na wyżywienie, z brakiem pieniędzy na bieżące opłaty. W kryzysie są dwie grupy ludzi przeważnie. Ci, którym powinno się dać przeżyć, nie obciążając ich zbyt mocno ani opłatami, ani grabieżami pozostałymi, i ci, którym pozwoli się inwestować, ponieważ wtedy spadają ceny nieruchomości, wtedy są okazje inwestycyjne itd., itd. W Grudziądzu nakłada się obciążenia na tych najbiedniejszych, bo to ci najbiedniejsi fundują pewne możliwości pewnej grupie ludzi, która na tym zyskuje. My jesteśmy przeciwni temu i z tym będziemy walczyć, bo koryto trzeba zlikwidować, a nie zmieniać świnie przy korycie. Dziękuję. Dziękujemy. Jeżeli są jakieś pytania, to zapraszam. Listy na radnych panowie już macie kompletne, tak? Tak. A kandydat na prezydenta? Ten temat będziemy mieli osobną konferencję w tym temacie. Jak będzie wyglądała pana kampania wyborcza? Panów Kongres Nowej Prawicy? Konkretnie chcemy przede wszystkim pokazywać ludziom, co chcemy zorganizować, w jaki sposób chcemy to miasto zmienić, bo to będzie to zmiana tylko myślenia o 180 stopni. Nie rozdawnictwo, tylko bardziej oszczędność i tworzenie podwalin pod ściągnięcie inwestorów, żeby przedsiębiorczość rosła. Tak? Bo to jest najważniejsza rzecz, która powoduje rozwój miasta. Idziecie sami do wyborów? Idziemy samodzielnie, tak. A rozmawialiście z kimś? Chcieliście jakoś tak połączyć ewentualnie z kimś, jeżeli udałoby się dogadać? Były rozmowy prowadzone, były bardzo zaawansowane, niestety jednak nie doszliśmy do finału tych rozmów. Jaki wynik? Pan mu zadowalał?
Zwycięstwo. Ile mandatów, w Radzie na przykład? Komplet. Miasto. Miasto Uczelite. Całość. Tak, przede wszystkim no, chcemy pokazać ludziom, że to, co w tej chwili jest, to jest marazm. Tu się nic nie dzieje. Wystarczy cokolwiek zrobić, a już wydaje się, że jest nie wiadomo jaki szum. A tu nie chodzi o to, żeby pokazywać pojedyncze rzeczy, tylko żeby to miasto żyło codziennie, nie tylko w roku wyborczym. Takim przykładem jeszcze mogę powiedzieć, że chcemy zmienić sposób organizowania Dnia Grudziądza wzorem ościennych krajów. Takim przykładem mogę podać miejscowość Landshut. Jest to miejscowość, której co 4 lata odbywa się wielki festyn na cześć zaślubin księcia bawarskiego, gdzie zjeżdżają się ludzie z całych Niemiec i również z innych krajów. No fajnie się to odbywa i to miasto żyje historią. To można połączyć właśnie z tematem tym, który proponujemy, czyli z rysem turystyczno-uzdrowiskowym. Tak? Czy generalnie wszystkie inwestycje przeprowadzane w Grudziądzu waszym zdaniem są niepotrzebne? Przynajmniej te, o których się mówi teraz, tak? Które są przeprowadzane w tej chwili. Czy można sobie spokojnie odpuścić, czy przeprowadzić je, ale inaczej? Można by było przeprowadzić je zupełnie inaczej, oddać to w ręce prywatne. Raz, że będzie taniej, dwa, będzie szybciej, trzy, przede wszystkim będzie to funkcjonowało tak, jak powinno. Proszę zobaczyć przykład mariny, nie ma slipu, nie ma zjazdu dla inwalidów, jeżeli chodzi o zejście do statku. No to są podstawowe rzeczy, tak? Hotel nie spełnia norm hotelu trzygwiazdkowego. Więc jak to ma funkcjonować? Brak tawerny, tam nie ma życia w ogóle, tak? Rynek, kolejny przykład. Robiąc remont torowiska, można było zupełnie coś inaczej zorganizować, porozmawiać, przedyskutować, żeby rynek funkcjonował jako miejsce, którym tętni życiem. Inaczej, czyli jak z tymi torami? Nie wiem, można było puścić zupełnie inną drogą, tak? To jest kwestia przemyśleń, przedyskutowania, skalkulowania, no bo to wiadomo, wszędzie są pieniądze. Może chociażby profile w ogóle szyn można było zmienić, co by nie byłoby takich właśnie kosztów, nic nie sprawiałoby. Druga sprawa, wózki wymienić w tramwajach. To jest, nie blokowałoby na ileś tam lat tutaj właśnie przedsiębiorczości w centrum miasta. To są bardzo prostymi środkami, można było tutaj właśnie hałas zniweczyć. Że dużo takich właśnie jest prostych rozwiązań, bardzo skomplikowanych, bardzo finansowo kosztownych dla miasta. Pytam jak, ponieważ była kiedyś koncepcja przeprowadzenia linii tramwajowej równoległą ulicą, jedną dalej oddaloną od... No właśnie. To nie byłoby złe rozwiązanie, trzeba było to zobaczyć, jak to miałoby funkcjonować. Ja jeszcze zwrócę uwagę na takie rozwiązanie, jak puszczenie drogą jak ulicą Piłsudskiego, tak? To jest bardzo szeroka ulica i daje duże możliwości przejazdu torowego, tak? Przede wszystkim trzeba skalkulować, czy w ogóle są tramwaje w ogóle w Grudziądzu potrzebne, no, bo być może okazałoby się, że nie. Nie znam tego, nie znam szczegółowo tematu, ale zakładając, że jest to dochodowy interes dla Miejskiego Zakładu Komunikacji, można by było spuścić zupełnie inną. Proszę Państwa, tutaj może odnośnie infrastruktury, to trzeba sobie powiedzieć obojętnie, czy mówimy o tramwajach, czy mówimy o autobusach, czy mówimy o ścieżkach rowerowych. Nasze miasto, włodarze przejawiają w sobie taki kompletny brak wizji, jakiejkolwiek chęci zrobienia czegoś, co by służyło mieszkańcom w dobry sposób. Bo mówimy o tramwajach, które tutaj już koledzy wspominali, o tej inwestycji, która zniszczyła grudziądzki biznes, o tym, że ten remont się przedłuża i tak naprawdę mieszkańcy, starsze osoby regionów dalej się przewracają, dalej mają utrudniony dostęp do piekarni, do cukierni. Ale mówimy także o tej grupie rosnącej, tak, grudziądzy rowerzystach, którzy na przykład przy nowo oddanej marinie mają brak ciągłości ścieżki rowerowej, tak? Bo od mariny poruszając się do tej ścieżki wzdłuż ulicy, wzdłuż tam równoległej do Kalinkowej, tam pod most, tak? Nie ma tam ciągłości, tam trzeba jechać kawałek chodnikiem, kawałek trawnikiem, a to jest najświeższa inwestycja, to jest wstyd. Wstyd, trzeba powiedzieć włodarzom, miasta, to jest wstyd, panowie, że nie zadbaliście o to. Żeby przy nowej inwestycji, przy nowych wyrwanych środkach z kieszeni mieszkańców, z Unii Europejskiej, nie zadbać o ciągłość ścieżki rowerowej. Nie mówiąc o pozostałych bublach, które powstają albo które powstały, a nie są niwelowane. Także mówimy ogólnie o braku wizji na cokolwiek. Na tramwaje, na autobusy, na rowerzystów, tak?
Także to nie jest wyrwane z kontekstu, że akurat tramwaje czy autobus. O wszystkim trzeba dyskutować. Brak konsultacji społecznych. Proszę Państwa, powstała w Grudziądzu platforma do konsultacji społecznych, która całkowicie nie funkcjonuje. Tam można wejść, zobaczyć sobie, konsultacje są raz na jakiś czas, bo nie wiem, taki jest wskaźnik unijny w projekcie, czy nie wiem, czy komuś się zachce, czy mu się odechciało. Konsultacje społeczne powinny polegać na stałym dialogu z mieszkańcami. To biznes przy ulicy Legionów powinien dyktować warunki rewitalizacji i modernizacji torowiska, a nie grupa ludzi, którym było wygodniej, którym wygodniej teraz jest to przedłużać, tak żeby ten biznes upadł. Przede wszystkim też, jeżeli chodzi o trasy rowerowe, to osoby przyjeżdżające do Grudziądza, czyli potencjalni turyści, dostają do ręki w informacji turystycznej przewodnik po Grudziądzu, właśnie rowerowy, pieszo-rowerowy. Z tym, że taka osoba, która przyjeżdża do Grudziądza, zazwyczaj nie jest wyposażona w rower, tylko w samochód. W mieście nie funkcjonuje żadna miejska, nie za żadna miejska wypożyczalnia rowerowa, co także można by było zmienić i byłoby to pozytywną zmianą. Ponieważ jeżeli miasto zabiera się za stworzenie przewodnika rowerowego dla turystów, którzy mają potencjalnie przyjechać do miasta, powinno także zadbać o to, by taka osoba mogła taki rower wypożyczyć, czy to na godziny, jak i na całe dnie. To powiedzcie, jeszcze mówicie, że macie pełne listy kandydatów na radnych. Co to są za ludzie? Czy to są nowi ludzie, młodzi? Czy my znamy takich? Czy to są byli radni, czy osoby, które już gdzieś tam działały? Jak to jest? To są wszystko młodzi ludzie z pomysłem, z chęcią do zmian w mieście. Przede wszystkim są to osoby, co... A jakieś znane nazwisko? Jakaś lokomotywa? Albo osoba, która już udzielała się politycznie. Politycznie, społecznie? Nie. To są ludzie nieskażeni w ogóle jakimiś układami. Jesteśmy antysystemowi i też ludzie też są zupełnie z naszego tylko środowiska. Dla nas lepiej, jeżeli właśnie tacy ludzie nie posiadają tego doświadczenia, ponieważ właśnie nie są uwikłani w żadne układy. My, idąc do Rady Miejskiej, my nie chcemy wchodzić w żadne układy. My chcemy przede wszystkim zmieniać to miasto. Zmieniać, by to miasto było nowe. Było nowym, lepszym Grudziądzem. Nie takim, jakim jest dzisiaj. To może inaczej. Jakie doświadczenie posiadają, nie wiem, samorządowe, zawodowe? Są to w większości ludzie, którzy na przykład wyjechali z Grudziądza przede wszystkim, żeby się uczyć, bo w Grudziądzu nie ma takiej możliwości, żeby zdobywać żadnego doświadczenia, czy to jeżeli chodzi o pracę, czy to jeżeli chodzi o edukację. I są to ludzie, którzy kochają Grudziądz. Są to ludzie, którzy chcą wracać do Grudziądza. I takim przykładem jestem ja. Swoją edukację skończyłem w Gdańsku, skończyłem Uniwersytet Gdański, historię, jestem historykiem i chciałbym wrócić do Grudziądza, coś stworzyć w tym mieście, by tutaj się działo, by tutaj miasto żyło, by tętniło życiem. Nie, że jeżeli się przyjeżdża do miasta w weekend i o godzinie 20 nie ma na mieście żywej duszy. Ten stan rzeczy trzeba zmienić. A dużo kobiet macie na listach? Wystarczająco. Czyli minimum niezbędne. Około 40%. Także więcej niż minimum. Też ty mówiąc, że idziemy zlikwidować koryto, to trzeba powiedzieć szanowni mieszkańcy, jeżeli szanowne media, że mamy pomysł na siebie. Jakimi jesteśmy ludźmi? Jesteśmy ludźmi, którzy prowadzą własne firmy, jesteśmy ludźmi, którzy mają pracę, tak, mają rodziny. Nie idziemy tam żeby sobie dietą dorobić do emerytury lub do pensji, tak? Nasi członkowie wybrani do parlamentu potrafi zrzec się diety. Nie mogę zagwarantować, że wszyscy, ale na pewno w Grudziądzu też się takie osoby znajdą. Nie idziemy po to, żeby dorobić sobie na stanowisku radnego. Mamy pomysł na Grudziądz i chcemy zmieniać miasto.